Witam serdecznie na moim kanale, mam na imię Alicja. Jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko takich ilościowych jak badania operacyjne, matematyka, statystyka, finanse przedsiębiorstw czy ekonometria. Całość oferty możecie znaleźć na zadania-projekty.pl. Możecie również od razu załączać swoje zadania na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Jeżeli potrzebujecie się skontaktować, to albo załączajcie zadania, albo wejdźcie na stronę internetową. Tam znajdziecie również zakres przedmiotów, jak i zasady współpracy ze studentami. A dzisiaj Wam chciałam pokazać zadanie z przedmiotu finanse przedsiębiorstw, a dokładnie z zakresu badania ilościowego i wartościowego progu rentowności wraz z uwzględnieniem zmiany zarówno kosztu jednostkowego, jak i ceny. Chodzi o to, że mamy zadanie, które było już wcześniej omawiane, czyli dotyczące sprzedaży krzeseł, to znaczy znamy, jakie są jednostkowe koszty produkcji, jakie są koszty stałe, wiemy, jakie są koszty finansowe, wszystko miesięczne, a cena sprzedaży wynosi 35 zł. I jeśli mieliśmy obliczyć roczny i ilościowy, jak i wartościowy próg rentowności, to musimy zacząć zawsze od wypisania tego, co znamy, że mamy jakąś wielkość sprzedaży, że koszty stałe miesięcznie 126 tysięcy, że jednostkowy koszt zmienny to 15, że cena wynosi 35, że odsetki od zaciągniętych kredytów, czyli koszty finansowe to 6 tysięcy złotych i generalnie, że zysk operacyjny oznaczamy Z0, ZO. I teraz tak, jak wiemy, ilościowy próg rentowności trzeba zawsze rozszerzyć o odsetki, jeżeli one występują w treści zadania, bo również na nie trzeba znaleźć pokrycie. A więc jeżeli tutaj podstawimy odpowiednio 126 tysięcy jako koszty stałe i 6 tysięcy kosztów finansowych i podzielimy przez cena minus koszt zmienny jednostkowy, czyli dało nam to 6 tysięcy złotych, to wiemy, że przynajmniej 6600 sztuk trzeba tego produktu wyprodukować, żeby przynajmniej pokryć koszty stałe i odsetki. A jeżeli chodzi o to, ile to by było warte, to przemnażamy razy cenę i wtedy wiemy, w jakiej wartości produkcji, już w koszy, powiedzmy, wartości potencjalnych przychodów, musimy wygenerować sprzedaż, żeby pokryć właśnie zarówno koszty stałe i odsetki, ale to jest wyrażone już przykładowo w złotówka. Czyli tyle trzeba wyprodukować, 6600 sztuk minimalnie, o wartości 231 tysięcy złotych, żeby można było wyjść na zero, jak to się potencjalnie i ładnie mówi. A więc teraz pytanie brzmi tak, jak obliczyć próg rentowności, jeżeli zmienia się teraz koszt jednostkowy, on spadnie o 5%, a cena sprzedaży wzrośnie o 10%. W tym momencie trzeba najlepiej zapisać jeszcze raz, jakie obowiązują nas dane, że koszty stałe są bez zmian, że koszt zmienny jednostkowy jest zmieniony i najlepiej to zapisać tak jak tu, formułką, że 15 zł mnożę razy i w nawiasie od 100% odejmuję 5%. Ta cena, która mi tu wyjdzie, to będzie cena uwzględniająca spadek o 5%. Jeżeli mamy cenę jednostkową i ona wynosiła początkowo 35 zł, to w tym momencie wiemy, że ona wzrosła o 10%, a więc mnożę razy 1 jako 100% plus 0,1, czyli plus 10%. A więc cena, która tutaj nam wyjdzie, uwzględnia wzrost ceny o 10%. A więc wiem, że przy nowych warunkach koszt zmienny jednostkowy wzrósł z 15, zmienił się, przepraszam, z 15 na 14,25, a cena wzrosła z 35 na 38,5, a odsetki to jest 6 tysięcy złotych, bez zmian. A więc po obliczeniu, po podstawieniu do tego samego wzoru co wcześniej, zwróćcie uwagę, licznik się nie zmienił, a w mianowniku zarówno cena i koszt zmienny, co nam ostatecznie dało spadek tego minimalnej produkcji, jaka musi być, co jest dla nas oczywiście korzystne, czyli nie muszę już teraz wyprodukować 6600 jednostek jakiegoś dobra, tylko 5400 tam z ogonkiem sztuk muszę wyprodukować, żeby już zacząć pokrywać koszty stałe i finansowe. I co jest jeszcze ważne, w tym momencie o niższej wartości muszę wyprodukować te towary, żeby wyjść na zero. Dlaczego? Bo faktycznie, jeżeli cena wzrosła o 10%,
to ona wzrosła o 3,5 zł, a jeżeli koszt zmienny spadł, co też jest również korzystne, to w tym momencie zarówno z tytułu ceny ja zyskuję 3,5 zł dodatkowe, a tutaj zyskuję na spadku kosztu zmiennego, co jest oczywiście korzystne, 0,75 zł. A więc oznacza to tyle, że teraz firma musi wyprodukować mniejszą ilość produkcji o niższej wartości, aby ta działalność zaczęła być rentowna, czyli żeby firma pokryła zarówno koszty stałe i finansowe. Ja na ten czas kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło finansów przedsiębiorstw i dokładnie ilościowego i wartościowego progu rentowności, jego wyznaczania w przypadku, gdy następowała procentowa zmiana kosztu jednostkowego, jak i samej ceny. Jeżeli posiadacie inne zadania, z którymi macie problem, jak najbardziej od razu możecie załączać je na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Zawsze możecie skorzystać z gotowych playlist, które są utworzone na moim kanale na YouTubie. Możecie wejść na adres internetowy zadaniaprojekty.pl. Tam jest zarówno zakres przedmiotów, z których mogę udzielić pomocy, jak i zasady współpracy ze mną. Sami zapraszam Was oczywiście do samodzielnej nauki. Rozwiązujcie jak najwięcej przykładów. Zaglądajcie na inne moje filmy. Subskrybujcie kanał, bo tylko wtedy będę wiedziała, że te filmy są Wam potrzebne. I udostępniajcie tą wiedzę swoim znajomym na Facebooku czy na innych jakichś forach internetowych. Ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce.